Cześć, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Motodoradca. Dzisiaj jest ze mną Adam Knietowski z Toruńskiej Akademii Jazdy. Cześć Adam. Cześć Radku. Tak od razu powiem, Adam jest moim instruktorem techniki jazdy i będziemy tutaj przechodzili długie, długie szkolenia. A dzisiaj nie przyjechałem tutaj bez powodu. Przede wszystkim chcę Wam przekazać dwie kwestie. Jeden to nasz apel, który mamy do ministra infrastruktury i budownictwa Andrzeja Adamczyka, co w dalszej części jeszcze bardziej rozszerzymy. Nam zależy przede wszystkim na tym, odnośnie nowego kursu, który ma wejść od nowego roku. No miał wejść już w tym roku, te plany znowu się przesunęły, to przede wszystkim, żeby ten kurs wszedł, a po drugie odnośnie jego formy, bo uważamy, że ta forma zaproponowana nie jest do końca idealna. Warto byłoby, szczególnie Wy, którzy macie tutaj duże doświadczenie w tych tematach, że warto byłoby zmodernizować to i żeby ten kurs był jak najbardziej kształcący, jak najwięcej młodzi adepci za kierownicą mogli z niego wyciągnąć. Zależy nam na tym, żeby to był kurs na jak najwyższym poziomie możliwym. Jeśli będzie to obowiązek, tak jak jest to w Szwecji, w wielu innych krajach i przynosi to niesamowite efekty, jeśli chodzi o statystyki wypadków, dotyczy to przede wszystkim właśnie młodych kierowców, to chcemy, żeby ten kurs wszedł w najlepszej dostępnej formie, najlepszej na najwyższym poziomie. Już sprawdzonej. Tak jest. Tak na dobrą sprawę, ja dzisiaj już ten kurs przeszedłem. Specjalnie właśnie po to też przyjechałem, żeby, bo wielokrotnie też mnie o to pytaliście, do czego też zaraz dojdę, jak ten kurs ma wyglądać. I dzisiaj żeście mnie przeprowadzili od A do Z przez ten kurs. Wyciągnąłem wiele wniosków, między innymi taki, że godzina w zupełności wystarcza na coś takiego. Tylko powiedz mi jedno, to był kurs z zagrożeń czy z doskonalenia? Bo w mediach mamy dwie takie różne nazwy i nie wiem, która jest lepsza. Dobra, podpuszczam Cię. Tak właśnie czuję. Zdecydowanie mówimy tutaj cały czas o szkoleniu czy kursie z zagrożeń w ruchu drogowym. Nazwa sama w rozporządzeniu jest może myląca, bo nie jeździmy po ulicach. Odbywa się to wszystko na zamkniętym ośrodku infrastruktury, tak. Ośrodka Doskonałej Techniki Jazdy, w warunkach bezpiecznych i przez nas kontrolowanych. Natomiast jest to cały czas szkolenie, które ma uświadomić. Szkolenie o ryzyku drogowym, które ma dać szansę, jak sam zauważyłeś, przejść przez sytuacje, których na drodze nie możemy zrealizować. Tak? Bo nawet to podczas kursu, tak, oczywiście, dokładnie. Oczywiście podczas kursu nauki jazdy nie ma jak tego zrealizować, więc jest to szkolenie bezwzględne z zagrożeń i o ryzyku prowadzenia. No właśnie, spora część widzów zadawała mi to pytanie jeszcze pod koniec zeszłego roku, gdy ten kurs miał wchodzić od 1 stycznia. Wtedy był wielki boom na naukę. Bo każdy chciał wyrobić się i uniknąć. I ja nawet Wam na motoryzacyjnych godzinach wychowawczych o tym mówiłem, jak to jest ważne i istotne i jak dużo w Waszym życiu ta godzina da, ale mimo wszystko pojawiały się takie pytania. Waldek, ale co da ta godzina na torze, albo za 200 zł mogę sobie polatać bokiem, bez sensu. Tak? No bo nie ukrywajmy, takie teksty się wielokrotnie pojawiały. I ja się z tym nie do końca właśnie zgadzam, stąd właśnie ta moja wizyta tutaj. Adam, powiedz mi, jaka jest taka rola Ośrodka Doskonalenia Techniki Jazdy. Tak. Nazwa Ośrodek Doskonalenia Techniki Jazdy może też jest nie do końca fortunna, niestety. My jesteśmy tak naprawdę Akademią Bezpiecznej Jazdy Samochodem. Wszystkie szkolenia, które robimy, czy dla kierowców zawodowych, czy też służb nawet specjalnych, czy kierowców po prostu jeżdżących na co dzień, z większym doświadczeniem, szczególnie młodych kierowców, wszystkie szkolenia oparte są przede wszystkim o fundament, czyli szkolenie o zagrożeniach, o ryzyku. Mają uświadamiać, pokazać, czym jest przecenianie własnych umiejętności, czy przecenianie możliwości samochodu. Fizyka ruchu pojazdu w bardzo precyzyjnej, dostępnej, życiowej formie. Tu nie ma rozrysowywania wektorów, prawda, fizyki. Ale to jest o wiele fajniej przedstawiane, bo przykładowo odbywacie konkretny manewr i później jest omówienie tego, co się działo. Nie jest to zostawione gdzieś tam samo sobie, tak? Tylko jest. Rolą naszą nie jest ocenianie umiejętności kierowców. Jest wyciąganie wspólnych wniosków. Przeżyjmy, zobaczmy, ile się wydłużyła droga hamowania przy nieznacznej wzroście prędkości. 5 km na godzinę więcej przy hamowaniu awaryjnym okazuje się, że już zakrętu nie pokonamy, tak? Tak, i tutaj i te wszystkie elementy należy doświadczyć i po to jesteśmy. To jest naszą rolą. Prekursorem szkoleń z zagrożeń w ruchu drogowym w Polsce jest pan Bogusław Bach, założyciel Toruńskiej Akademii Jazdy i będąc w Szwecji latami obserwował ten cały system i właśnie wzorując się na szwedzkich rozwiązaniach dopasował to do polskich warunków. I w tej chwili obecnej najlepsze efekty są poszkoleniowe z tego tytułu. Przejdźmy dalej, bo warto też napomknąć, ma wejść to od stycznia, powinno wejść, już też o tym mówiliśmy, od stycznia nowego roku. Jak powinien wyglądać taki kurs, teoria i praktyka? W rozporządzeniu aktualnym kurs
teoretyczny jest odrębnym elementem w formie dokształcającego kursu z bezpieczeństwa ruchu drogowego i mają im przeprowadzać wordy. Czyli to ogólnie są jakby dwie różne kwestie, tak? No właśnie. I tutaj pierwszy problem mamy, bo oczywiście, jeśli ten kurs teoretyczny zostanie przeprowadzony przez fachowców, specjalistów, którzy zainspirują, nie będzie robiony w ogromnych grupach. Mhm. Tak? Bo tu zagrożenie, że w dużych grupach teoretycznych ludzie się będą rozpraszać, prawda? No tak. Patrzeć, tak jak wspominałeś wcześniej w rozmowie, w telefony, tablety, cuda się dzieją. Jeśli będzie on przeprowadzony profesjonalnie, to na pewno wiele osób zainspiruje ważnymi kwestiami. Żeby ta teoria nie opierała się na slajdach, statystykach i takich wyuczonych wzorcach, tak? To musi być bardziej interaktywne. Tak, natomiast to jest ta część teoretyczna. Mhm. Tak? Tutaj mówimy o osobnym kursie dokształcającym, na razie go zostawmy w spokoju, dobra, niech on sobie będzie. I mamy godzinę części praktycznej w ODTJ-cie na infrastrukturze ODTJ-u. Dzisiaj to sprawdziłem, że w przeciągu godziny jazdy można dowiedzieć się wiele. Tak na dobrą sprawę, tą próbę, która ma być wykonywana podczas takiego szkolenia, ja przeszedłem przez 20, może 25 minut, więc tu jeszcze było sporo zapasu, a na pewno to dużo też dało. Ogrom wniosków. Dokładnie, prawda? Nie, no jasne. I ta godzina ma być godziną praktyczną i to wszystko, cały ten kurs, tak? Mówimy o szkoleniu z zagrożeń. Dokładnie. Jest umiejscowiony między 4. a 8. miesiącem od momentu uzyskania prawa jazdy. W Szwecji był między 6. a 12. miesiącem, więc stąd prawdopodobnie było to czerpane. Tylko że Szwecja z tego zrezygnowała. W Szwecji ten kurs odbywa się od razu po zakończeniu kursu na prawo jazdy i to jest nasz pierwszy postulat, żeby ten kurs odbywał się od razu. Nie ma sensu czekać, bo ja słyszę od młodych kursantów, którzy mówią, że instruktor powiedział, że lepiej poczekać, żeby ktoś się dobrze objeździł za kierownicą. Może nie mieć szansy popełnienia... Statystyki nie kłamią. Tak, może nie mieć szansy jakby nauczenia się na błędach. 30 lat temu mówiło się, dokładnie, no to na drodze nauczymy się na błędach. Ale nie było tylu samochodów na drodze. Tak, i w tej chwili ten pierwszy błąd może być ostatnim. Tego się bardzo obawiamy. Zresztą statystyki właśnie o tym mówią, że kierowcy młodzi są często ofiarami lub powodują wypadki. Tak, to też nie chcemy powiedzieć, że wszyscy młodzi kierowcy to są jacyś wariaci na drodze, bo tak na dobrą sprawę oni, dobrze, to jest grupa, która powoduje dość sporo wypadków, ale też uczestniczy, tak? Więc to w żaden sposób tak nie określamy tego. Wpływa na to wiele czynników. Chodzi tutaj głównie o brak doświadczenia za kierownicą, jeszcze brak pewnych doświadczeń bardziej ekstremalnych sytuacji, bo sam kurs nauki jazdy nie ma szansy w tej formie, jak jest, nie ma szansy pewnych sytuacji przećwiczyć, zrozumieć, zgadza się, doświadczyć. I na kursie tego nie ma, bo masz parkowanie, skręcanie, zawracanie, rondo. Osoby bardziej świadome, mniej świadome, powiedzmy spokojniejsze, mniej spokojne, wszyscy się gdzieś ścierają w ruchu drogowym i nie mając do czynienia z różnymi warunkami na drodze, stają się niekiedy ofiarami wypadków również, nie sami też poprzez własne błędy je powodują. Więc to jest kolejny argument. No i teraz trzecia sytuacja. Znajdujemy się w czymś takim jak safety house. Jesteśmy w Polsce, więc mówmy bezpieczny dom. Tak to można... Dom bezpieczeństwa. Dom bezpieczeństwa. Niech najlepiej będzie to nazwane, bo najpierw mówiliśmy o teorii, że ta teoria ma być trochę taką pokazywaniem slajdów, pokazywaniem statystyk. A tutaj mamy to, co dzieje się tak na dobrą sprawę na żywo. Za chwilę Wam pokażę. Po lewej naszej stronie jest samochód, dość mocno uszkodzony, przy którym jest opis całego wypadku, całej sytuacji. Jak wyglądał ten wypadek, jakie były skutki, jakie były przyczyny, jakie były konsekwencje, co się komu też stało, tak? Bo widać ewidentnie, że fotel kierowcy historia był dosyć mocno należąco rozłożony, co się też stało pasażerowi, bo kierowca miał niezapięte pasy. I powiem Wam jedno, tu są kolejne stacje, mamy wagę też przeciążeniową, która pokazuje, ile ważymy podczas konkretnej prędkości, symulator zderzeniowy i mamy jeszcze symulator dachowania. I od tego powinno się każde takie szkolenie teoretyczne rozpoczynać. Ktoś, kto tu wchodzi do takiego miejsca, ja chciałbym, żeby to było po prostu propagowane, tworzenie tego typu domów. Ktoś tu wchodzi, zanim usłyszy jakieś informacje teoretyczne, on to widzi, on przy tym uczestniczy, wy mu tutaj wyjaśniacie, więc to jest kolejny też z elementów, które powinny być włączone w momencie przygotowywania, dołączone do tego programu, bo każdy stąd wychodzi cicho, tak? Tak, no. Tak, to jest inspiracja, to jest przede wszystkim poruszenie wyobraźni, żeby to usystematyzować. Mówiliśmy o kursie dokształcającym w obecnej formie jako odrębny kurs teoretyczny, który będzie prowadzony w WORDach, a nam zależy na tym, żebyśmy w części praktycznej mieli również zapisane w rozporządzeniu, że to nie jest tylko godzina samej czystej praktyki. To nie może się zaczynać, że wchodzimy przez drzwi, dzień dobry, za kierownicę,
wychodzimy do widzenia, no bo tak się nie da. Się pan, pojeździł, zobaczył, tak. Fajnie, wyciągnęliśmy wnioski w samochodzie, ale powinno się to zaczynać tak, jak dzisiaj z tobą zacząłem. Mhm. Weszliśmy najpierw do tego pomieszczenia z grupą 10, 15, 20 osób, zajmują nam te zajęcia około 40 minut. Mhm. Tak? To jest tylko i aż 40 minut, ale to już mówię w takim maksymalnym czasie. Przechodząc przez te poszczególne stacje, ci ludzie zupełnie innymi oczami patrzą na dalszą część szkolenia. Cisza jest później przy wyjściu do drzwi, tak? Albo rozmawiają między sobą. Tak, no. Ja nie wiedziałem, zobacz, co tu się stało, jak to tak, to tak działa to wygląda. I to powinien być integralny, bezwzględnie wymagany element cyklu szkolenia praktycznego. Czyli przychodzimy w dom bezpieczeństwa, krótkie omówienie, co się będzie działo, jakie są cele szkolenia. Idziemy później do samochodów, realizujemy tą godzinę części praktycznej, która, jak sam stwierdziłeś, jest wystarczająca. Aż na to, żeby się uświadomić, zrozumieć. To jest uświadamianie, to nie jest nauka jakaś, bo taka nauka trwa dużo, dużo czasu, ale to pokazuje przede wszystkim, w którym jesteśmy miejscu. To jest taka weryfikacja tego, czego nauczyliśmy się na kursie na prawo jazdy. Tak. Wy jako doświadczeni instruktorzy macie możliwość spojrzenia na to chłodnym okiem. Nie już takiego kolegi z panem instruktorem, jak to często też bywa. I tego nie neguję, no bo takie relacje też są jak najbardziej pożądane, ale przede wszystkim macie możliwość skontrolowania tego, kto się czego nauczył, bo wiadomo, każdy ośrodek też uczy inaczej. Nie mamy jakby jednego wzorca, ryzyko, tak? Zawsze jest ryzyko. Osoby, które uczestniczą w kursie na prawo jazdy, mają różne inklinacje, predyspozycje. W jednym punkcie tak naprawdę gdzieś wychodzą z tego kursu. Ktoś bierze od na siebie odpowiedzialność, podpisuje się wewnętrzny i twierdzi i uważa, że ta osoba jest samodzielna. Trafiając do nas od razu po kursie, na praktykę, będziemy widzieli, czy on faktycznie samodzielnie, jakkolwiek, czy ma fundamenty właściwych nawyków i prowadzenia pojazdu. Resztę to jest doświadczenie rzeczy, to jest przekonanie się, czy wychodząc stąd warto jednak troszeczkę delikatnie obsłużyć ten pedał przyspieszenia. Tym bardziej, że kilka kilometrów w tym zakręcie jednym pokazywało faktycznie, jaka jest różnica. Tak, po tych wnioskach burza się otwiera w głowach, szczególnie młodych ludzi, szczególnie konfrontując to z tym, co było na nauce jazdy w niekiedy w bardzo spokojnych warunkach miejskich. I potem również powinno być podsumowanie, krótkie wnioskowanie, podsumowanie. Każdego elementu rozmowa. Też, tak? Dokładnie. To wynika z psychologii, komunikacji, tak? To wynika z naturalnych zjawisk, że my byliśmy z tym człowiekiem, to jest nasz klient, ale to jest przede wszystkim organizm, który właśnie coś przeżył, doświadczył. My musimy z nim porozmawiać. I pomóc mu to zrozumieć. On niech się podzieli wrażeniami, tak? Wspólnie musimy wymienić się tymi doświadczeniami. Zgadzam się. I wtedy zainspirowani wspólnie do tej poprawy bezpieczeństwa możemy zakończyć takie szkolenie. Dobrze, powiem wam tak, zbliżamy już się do takiego podsumowania, więc mamy przygotowane całą listę tematów, które należałoby jeszcze przedyskutować. Mamy 10 miesięcy do wejścia w życie nowych przepisów i wejścia kursu w obecnej formie. Mamy 10 miesięcy na to, żeby to jeszcze udoskonalić, zarówno teorię, jak i pozostałe elementy tego szkolenia. My jesteśmy w stanie tak na dobrą sprawę przygotować całe rozporządzenie. Wielokrotnie o tym wiedzieliście i wiecie w materiałach, że staram się robić wszystko od A do Z, a tutaj Adam jako ekspert w tym temacie na pewno mi tutaj pomoże i wspólnymi siłami, nie tylko naszymi, będziemy starali się to przeforsować, żeby ten kurs, żeby to była taka wisienka na torcie, żeby ten pakiet, który ktoś musi przejść, właśnie nie to, że musi. Po pierwsze, żeby to była przyjemność, a po drugie, żeby to był element taki kompleksowy, bo to jest paradoksalne. My pomagając innym, pomagamy sobie. Bo oni dla nas mogą nie być później już zagrożeniem w ruchu, tak? Więc to jest niezwykle istotne. Uczymy się od siebie, inspirujemy, to jest najważniejsze, a proszę Państwa, proszę nam uwierzyć, zajmujemy się tym zawodowo, to jest nasza misja i pasja i chcemy ratować ludzkie życie. To jest dla nas najważniejsze. Tym bardziej jesteś instruktorem nauki jazdy, instruktorem techniki jazdy i jeszcze przygotowujesz się na egzaminator, ale ty tym egzaminatorem nie będziesz. Po prostu chciałeś to poznać od drugiej strony, żeby móc jeszcze bardziej wdrożyć swoje doświadczenie w to wszystko. Więc ja mam do was jeszcze jedną prośbę, już tak na samo podsumowanie. Jeżeli macie jakiekolwiek pomysły związane z tym, jak udoskonalić taki kurs, co warto byłoby wprowadzić, szczególnie wy, młodzi kierowcy, czego wam w tym wszystkim brakuje, podzielcie się w komentarzach, napiszcie prywatne wiadomości, będę na to czekał i z miłą chęcią też na to odpowiem. A póki co dziękujemy serdecznie i do zobaczenia na drodze. Hej! Adam, usadzam się już do jazdy, czyli co, za 15 trzecia, tak, pozycja dobrana jest optymalnie, tak żebym mógł, miał pełną obsługę między kolana nie wyprostuje, więc jest wszystko tak, jak powinno być. Jakie jest pierwsze zadanie?
hamowanie na wprost, jeśli zauważysz tylko, że kurtyna strzela, hamowanie awaryjne. Hamowanie, żeby jak najszybciej się... Dobra. 30 km na godzinę. 30 km tak, na godzinę. Z jedynki czy z dwójki? Z dwójeczki tak. Można, dobra. 30, pełne 30 km na godzinę. Jedź sobie, jak pojawi się kurtyna, natychmiast się zatrzymujesz. Pięknie. Dwie nogi w podłogę, hamulec, sprzęgło szalenie ważne. Sprzęgło wciśnięte. Natychmiast pełna współpraca systemu. Dobrze, zjeżdżamy sobie w prawo. 40 km na godzinę, to samo ćwiczenie. Jak tylko zauważysz przeszkodę, natychmiast spróbuj się przed nią. Awaryjne hamowanie, dobra. Trzymać jak najwcześniej. Płynij do 40. Płynij, płynij, płynij. Trzymaj 40, tak. Pięknie. 40 km na godzinę, zatrzymaliśmy się z ogromną rezerwą. Tak. Sam proces przebiegał profesjonalnie, że tak powiem, samochód współpracował. Dwie nogi w podłogę. Tak jak powinno być. ABS zafunkcjonował. Wszystko jest w porządku. Do 50 teraz, 50, tak? Tak. Możesz dobra. Sobie oczywiście zabrać wcześniejszy jakiś tam odcinek. Dobrze. Tak jest. 50 km na godzinę spowodowało. Jeszcze się mieścimy, ale droga już była wydłużona i to mocno. Wtedy nam zostało masę miejsca, tak, prawda? Tak. Tutaj widzimy i czas reakcji plus droga fizycznego hamowania. Jedziemy dalej. Tak, udało nam się wyhamować. Słowo udało się jest mocno naciągane w różnych stronach, które racyjnie specjalnie go teraz użyłem. Bo często słyszymy, jak ludzie, którzy wychodzą z egzaminu, jest jakiś materiał kręcony. Zatrzymaj się tutaj, cofnij troszeczkę, żebym większy prędkości nabrać. Normalnie się zatrzymał. A, bo to... I słyszymy, że udało mi się zdać dzisiaj. A to przecież nie powinno polegać na tym, że się coś udało, tylko że tak... Wyszło to naturalnie. No. Tak, jestem, umiem, jadę, wszystko zadziałało. O, tego też nie robimy, nie? Właśnie zobacz, patrz. Tak taki, takie nawyki, no. Życie, 60 dobra. km na godzinę, także... Fizyki nie oszukam. 50 km na godzinę i udało się, tak? Wyszło, zrealizowaliśmy, dało się to zrobić. Tak. 60 km na godzinę, niestety wjechaliśmy w kurtynę wodną i to z jeszcze dużą prędkością. Nie było żadnych szans na wyhamowanie. Zapasu żadnego nie było. Widzisz te jedyne leżące pachołki tam z daleka? To jest punkt hamowania, który... Dobra, w zakręcie, tak? Tak, no. I robimy teraz 50 km na godzinę, potem 60 km dobra. Na godzinę. Się? Tak. Rozpoczęło się hamowanie do zatrzymania, wszystko się zmieściło. ABS pomógł, bez ABS-u byśmy... Bezwzględny, zanim byśmy coś tam zaczęli robić nogą, odpracowywać, to już moglibyśmy się nie zmieścić. Nie ma tam nikogo? No to ok. 60 km na godzinę, pełne, takie wiesz... Żeby było, nieudane, dobra. Nie? Jedziesz. Rozpoczęło. Dziękuję. Zgadza się? Tyle w temacie. Teraz pytanie, kto tam leży? Czy to jest pachołek, czy to jest człowiek na chodniku, prawda? No właśnie. No właśnie, to jest tylko 10 km. 10 km na godzinę, a powiem tak, totalnie nie było możliwości, ja już się zastanawiałem krok dalej, żeby... ABS działał, wszystko działało, opony robiły swoje. Ale fizyki nie oszukasz. Swoje, no nie oszukasz. Nie oszukasz tak? Fizyki. Czyli jest 10 na godzinę, żeby komfort wykonania przy 50 był zupełnie inny. Była tak, nie, no była, ale była pełna kontrola wtedy. Przy wewnętrznej stronie nawet, to było jeszcze daleko do czegokolwiek. Prawda? Pełna kontrola była. Jeździmy sobie, jak widać, po tym rondzie śliskim, prawda? Cały czas tam się kierujemy, tak? Jeżdżąc tutaj w ten sposób, będziemy badać, jak to wygląda przy różnych prędkościach. Jest ok, tak. Nic się wielkiego nie dzieje. Do 40 km na godzinę. Przejedź się 50, proszę bardzo. No, 50, tak. Jedziemy. Ok, co odczułeś? Już mnie znosiło. Wylecieliśmy? Tak, prawie, tak. No. Po żołnierskimi słowami trzeba powiedzieć prawdę. Wypadliśmy z toru jazdy. Dokładnie. Dobra, przejdźmy się 45 na godzinę. No.
Walczę. Walczę, ale jestem na granicy normalnie. Tak, teraz wyłączymy ci stabilizację toru jazdy. Wyłączyłeś już, tak? Ile jechać? Tak samo, 45. Znacznie wcześniej niestety. Podsterowność powiedziała, że trzeba tam jechać. No. Z kierownicą nie za wiele nam jak nie. Przejdźmy się znowu 40 km na godzinę. To jest najlepsze, że ty tutaj znasz na tym torze graniczne prędkości. No i tak miałem 42, więc ale się trzymałem w tym wszystkim, tak? 45 więc niestety no. Już wypadamy, tak? To jest cała idea tego, o czym mówimy, czyli no, nie wyobrażam sobie pojechać tutaj 60 km na godzinę. Bo no bo tam nie, no to pachołki są nasze w tym momencie, tak? No i przede wszystkim robi się za grubo, niepotrzebnie, zupełnie za ostro i tak dalej. Także tutaj możemy się przejechać, jeszcze zrobić taką ciekawostkę, ciekawą próbę przy okazji. 35 km na godzinę sobie pojechać równiuteńko. Mhm. Tak, jedziemy 35, sobie trzyma się równego obranego toru jazdy, płynnie, stabilnie. Tak, auto skręca, jedzie, przyspiesz gwałtownie. Dobrze. Sprawa jest oczywista, to też pokazujemy naszym szkolonym osobom, kursantom. Mhm. Mity motoryzacyjne, tak? Tak. Napęd cię wyciągnie, no jak widać na cmentarz. No wyciągnął. Gaz cię wyciągnie z poślizgu, jak widać gaz spowodował poślizg, a nie wyciągnął i wyciągnął wewnętrzną stronę, czyli do lasu. I tak dalej, tak? Pokazujemy nieraz, jak ktoś ma gorsze opony z tyłu, czy lepsze z przodu, jakie to mogą być konsekwencje, czy odwrotnie. To są wszystkie elementy szkoleniowe, na które zwracamy uwagę, żeby uświadomić. Jak ktoś się nas zapyta, a które lepsze opony tu czy tu, bo ja już w końcu nie wiem, bo jedni mówią naprzód, drudzy mówią na tył. A ja mówię, jeśli masz taką sytuację, to musisz sobie zdawać, ja ci powiem tylko, z czego musisz sobie zdawać sprawę. Jeśli założysz lepsze naprzód, a gorsze na tył, jest jakakolwiek dysproporcja, auto siłą rzeczy zrobi się bardziej niestabilne. Mhm. Więc jeśli masz lepsze na przodzie, z tyłu gorsze, może być bardziej czy wcześniej ulegnie poślizgowi tylna oś, może być niestabilna, nie wyprowadzisz tego w różnych dynamicznych sytuacjach, a uderzenie bokiem jest najbardziej niebezpieczne. No jasne, bo najmniej stref mam. No właśnie. Jeśli założymy odwrotnie, czyli bardziej ustabilizujemy tył, będą znacznie lepsze opony, a z przodu gorsze, no to tył będzie bardziej stabilny, bo pierwsze co się stanie, to się prawdopodobnie podda przód. Jeśli się podda przód, mamy gorsze hamowanie, gorsze skręcanie. Czy bokiem, czy przodem, wybór należy do ciebie, natomiast takiej sytuacji w ogóle nie powinno być. No jasne. To jest rolą instruktora techniki jazdy, tak, żeby to powiedzieć, omówić problem, pokazać. I te 15 minut, które żeśmy, no na szybko żeśmy to przeskoczyli, tak. No powiedzmy, że jest mi to tam w miarę znane, ale już w pewien sposób wracając dzisiaj znowu do domu, już mi da po raz kolejny do myślenia, jest tak? Więc wiesz, to jest, no dokładnie, a więc te 15 minut już mi dało, więc liczę, że ta godzina będzie dla wielu, wielu osób, więc mamy to już dzisiaj w pakiecie. No cóż, to teraz jeszcze raz przyjdzie nam się pożegnać, tak? Chociaż jeszcze zadałem, jeszcze tu parę chwil spędzimy, żeby jeszcze sobie poszkolić się dodatkowo. Jestem też ciekaw Waszych opinii, bo ten materiał jest dzisiaj naprawdę szeroki. Jak tylko się po prostu dało, chcieliśmy to naprawdę na wiele aspektów pokazać i jeszcze będziemy nieraz to pokazywać, ale dzisiaj dotyczyło to właśnie zmiany tych przepisów i tego, co my chcemy zrobić i udoskonalić, no pomóc. Jeżeli już naprawdę Państwo chce, żeby wydać te pieniądze, to wydajmy je naprawdę w sposób taki, który pomoże też młodym kierowcom i trochę to samolubne, bo w ten sposób pomagamy młodym kierowcom, ale też i sobie, bo ten młody kierowca nie spowoduje później najmniejszego zagrożenia. Jestem też ciekaw Waszych opinii, jak Wy się odnosicie do tych zmian, do tych naszych pomysłów, może też macie jakieś inne pomysły. Zawsze jeżeli idziemy do którejś z instytucji, zawsze warto iść z dużym bagażem pomysłów, szczególnie właśnie od Was, młodych nieraz kierowców, którzy naprawdę wielu rzeczy chcieliby się nauczyć. To teraz jeszcze raz się żegnam z Adamem. Dziękuję bardzo. Dzięki wielkie. Pozdrawiam, trzymajcie się. Hey!